Witam Was wszystkich ponownie, witam na moim kanale, witam moich subskrybentów, witam osoby nowe, które tutaj zawitały, witam także hejterów. Muszę Wam się do czegoś przyznać, moi mili, że ani wczoraj, ani dzisiaj nie byłem w pracy. A dlaczego? Stwierdziłem jednoznacznie, więcej czasu muszę poświęcać żonie. A więc zgodnie z tym, co żona uwielbia jeździć na wycieczki, zabieram ją dzisiaj do pięknej miejscowości Jork. Coś, jakbym miał porównać tą miejscowość do jakiejś miejscowości w Polsce, do jakiegoś miasta w Polsce, to bym powiedział, że to jest taki Kraków, taki polski Kraków. Niesamowite budynki, stare budynki, naprawdę klimat jest niesamowity, piękne restauracje. A więc zabieram Was ze sobą do tej miejscowości. Myślę, że jesteście zadowoleni. Ale po drodze zajadę do zamku. Taki jest tutaj zameczek po drodze. Z żonką będziemy chcieli sobie ten zameczek pozwiedzać. Prawdopodobnie też Wam nagram coś z tego zamku. Ale chciałem zrobić jakieś ujęcia z drona. Powiem Wam szczerze, że nie da rady. Nie da rady, nie uda się zrobić żadnych ujęć z drona. Dlaczego? Ponieważ dron wczoraj się wplątał w psi ogon. I śmigła się wplątały w psi ogon. Po dziś dzień z żoną nie możemy tego odplątać i nici z tego drona. Ale kupię następnego, a ten pies tak będzie chodził z tym dronem. To z czasem odpadnie. A więc zapraszam Was do tej miejscowości Jork i po drodze do pięknego zameczku. Na razie, cześć, pozdrawiam. Jak jestem żonką w trasie, zawsze słuchamy pewnego wykonawcy. Kto odgadnie, kto to jest? Jak długo mnie znacie, jesteście ze mną długo już na kanale, to powinniście wiedzieć. A więc tak, daję Wam czas 5 sekund i podgłaśnię. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Lecimy. I wiem, że trudny ma styl. Na szyi wisi ci smycz. Muzyka to tylko zabawka. Powiem Wam, jest jeden zasadniczy problem. Dotarliśmy na miejsce, jest jeden problem, nie wiemy jak wejść do zamku. Ale zaraz dojdziemy do tego, zaraz to wszystko rozpracujemy. A wiecie co? Takie zamki, to czuć normalnie Anglię. Tutaj zobaczcie, normalnie angielskie klimaty. Naciągajcie te gumiaki i wchodzimy. A to co to? Osada? To tam byliśmy. Schowam Ci to safe. Powiem Wam jedną rzecz. Zawsze żona stara się zmienić kierunek jazdy. Też tak teraz się stało. Zabrałam je do Muzeum Lotnictwa. Dlaczego? Ponieważ uwielbiam takie maszyny, jeżeli chodzi o samoloty. Ale jak tylko wsiadam do Ryanaira, to sram w gacie. Nie, bomby twoje są największe. No, pokaż jak startujesz. Cicho. Startuj. Startuj. Chcesz wsiąść? Startuj. Tak, do góry stary, tak, startuj. No,
Trzymasz się? Trzymam. Lecimy. Wolno tam właścić, ale już zostało. Tak, od składaka kółeczka, jak od Wigry 3. Wiecie, co wam powiem, że polatałbym tymi samolotami wszystkimi, ale tak jak wam już mówiłem, pełne pewnie gacie od razu. Od razu kilogram kupy w majtach. Moi widzowie, co człowiek tutaj dopiero można sobie uzmysłowić, co człowiek nie jest w stanie zrobić, żeby zabić drugiego człowieka. To nie jest śmieszne, ja wiem, ale zobaczcie, ile rzeczy, ile broni, ile tego wszystkiego, amunicji, żeby tylko dopaść przeciwników. Chodź tu, hejterze. Chodź tu, hejterze, chodź tu. Nigdy nie miałem takiego brzucha. Chodź tu, będziesz mi tu hejtował całymi dniami. Co? Napisałeś u mnie na YouTube? Co? Że jestem głupi? Chodź tu. Co? Na Facebooku żeś mnie wysypał? Co? Nie wierzę. Dwóch hejterów zabiłem. Dwóch hejterów sobie. Zobacz. Trzymaj prosto stery. Nie, nie, lecę po hejteru. Ryanerem lądowałem nieraz. Nieraz Ryanerem lądowałem. Kurczę, patrz się skończy. We'll be right back.
wszystkie książki, które sam za mną. Jeżeli przeczytam te wszystkie książki, to zacznę was banować. Hejterzy, tak. Przypinka. Witam w mojej winie. Jaki jest największy problem w takich mieścinkach, gdzie jest pełno takich drobnych uliczek? Powiem wam. Nigdy nie mogę znaleźć żoną samochodu. Nigdy. Mieścinka? Nigdy nie możemy znaleźć samochodu. I to wam muszę powiedzieć, że zajmie nam to pewnie z godzinę czasu. Kiedyś, znając życie, kiedyś szukaliśmy na pewnym centrum handlowym auta 45 minut. Dlatego myślę, że teraz godzina czasu lekko. W takim mieście, jakim jest Jolk. A więc no, szukam. Jest, mamy go. Cholerny kopiec Kreta. A tam jest samochód, jest. Po godzinie czasu znaleźliśmy auto. Zobaczcie, kopiec Kreta, tak to nazwałem. Jest kopiec Kreta, jest. I musi być tam auto.